Piotr Samełko, reprezentant Mazura Ełk. Wicemistrz Europy Juniorów w kategorii 81 kg z zeszłego roku ze Szczecina. No, troszeczkę zaskoczony jest aktywną postawą reprezentanta Lublina. Sędzia Dariusz Zwoliński liczy Samełkę. Niemniej jednak na tablicy wyników 0-0. Ale na pewno cios padł. Tam nawet Samełko się lekko skulił na dół. Taki prawy prosty. No myślę, że Piotrek troszeczkę zdekoncentrowany wyszedł do tego pojedynku z racji swojej przewagi osiągnięć sportowych. Ale tu reprezentant Lublina absolutnie nie widać, aby się tym przejmował. Kontynuuje akcję. 1-1. Ale to takie raczej masowanie brzucha, delikatne, wspomagane powiedzmy jeszcze klinczowaniem, przeszkadzaniem sobie. Do jednego dla reprezentanta Mazura Ełk. W kolejnych starciach. Rozpoczyna się starcie drugie. Zdecydowane ataki Piotra Samełki, ale jednak troszeczkę takie ataki chaotyczne, gdzie bardzo sprytnie zawodnik z Lublina blokuje ciosy. Jak na tą kategorię wagową, troszeczkę takich mało ciosów naprawdę soczystych, gdzie by rozgrzało trochę publikę w Starachowickiej hali. 4-1, Samełko trafia prawym bezpośrednim. W głowę swojego przeciwnika. Kolejny przestęp w pojedynku, nic się nie dzieje w ringu w zasadzie, tam próba jakichś ciosów dystansu,
tej chwili troszeczkę Bartek Krasucki podkręcił tempo, trafił kolejnym ciosem, 4-3. Kolejny cios, 4-4. No tutaj już miałem mówić, że to jakby Krasucki oddał pole, ale skoncentrował się, wyrównał pojedynek na 4-4. Piotr Samełko przeżywa chyba lekki kryzys po tych ciosach. Niemniej jednak stara się ambicją i kolejne ciosy ze strony lubelskiego zawodnika, jednak niezaliczone. No wydaje mi się bardzo ciekawa powinna być trzecia runda, jeszcze ostatnie 15 sekund drugiego starcia. Jeszcze 10. I ostatnie decydujące starcie tego pojedynku po dwóch rundach, 4-4. Zaskoczył Samełko pięknym prawym prostym swojego przeciwnika. Kolejny prawy, ale jednak tutaj nie... No Piotrek ruszył zdecydowanie, 6-4. Sześć do pięciu, prawy prosty Krasuskiego, trafiony, 7-5, no rozgorzała nam walka troszeczkę w trzecim starciu. Świadczy to o dobrym przygotowaniu zawodników, nie wiem czy wystarczy im sił na cały dystans tej rundy. Niemniej jednak pierwsza minuta tego pojedynku bardzo ciekawa i naprawdę bardzo męska. 7-5 prowadzenie Samełki, który się stara kolejnym atakiem. 8-5. Zdobyć punkty. No powinno być 9. Kolejny cios Samełki niezaliczony jednak. 8-5. Dziewięć do sześciu. Jednostronne trafienie. Tak, prawy na prawy. Po prostu ciosy bardzo niebezpieczne. Ze względu na ich siłę, jak również na moment zadania takiego ciosu. Końcówka drugiej minuty, obydwa już po prostu osłabli kondycyjnie w tej chwili. Takim tanecznym krokiem trochę razem posuwają się po ringu w zwarciu. I ostatnie zaciekłe ataki Krasuskiego nie przynoszą jednak efektu punktowego. Piotr Samełko również. 9-8. Odkrył się Piotrek Samełko i ukarał go od razu Bartłomiej Krasuski. Pozostało jeszcze 10 sekund tego pojedynku, 9-8. No ciekawa sytuacja. Jeszcze zdecydowany atak Krasuskiego, niemniej jednak wysoka garda Samełki powoduje, że... Wygrywa nam